Na kolejny dzień z gry Bloons TD6 i dzisiaj będziemy grać sobie, może zagramy sobie na złomowisku. Dawno nie graliśmy na złomowisku, więc spróbujmy sobie na złomowisku, ponieważ dzisiaj będziemy złomować nową postać w grze, czyli oczywiście Jokera. Proszę bardzo, ma bardzo, bardzo mały zasięg, więc może na początku powinienem dać go w sumie tu jakoś. Proszę bardzo, jest i Joker, który ma bardzo śmieszne ulepszenie, ale oczywiście o tym zaraz. Na początku potrzebujemy dać sobie kilka zrzucików, żeby cokolwiek zrobić. Proszę bardzo, cyk. Najpierw farma jakaś. Gdzieś powinienem być w stanie. Tutaj sobie postawimy farmy. O! Raz, dwa, trzy, cztery i będziemy zbierać sobie pieniążki. Na razie bardzo wolny jest. Myślę, że kupienie mu łomu będzie dobrym pomysłem tak naprawdę. Chociaż on tu jakby bije też poza zasięgiem tego wszystkiego. Może to jest jedna z tych małpek, które na początku wydają się strasznie słabe, chociaż on strzela. A, bo on jest typowym strzelcem. Okej. Okay. Jak ma łom, to... Aha, to jest tryb łoma wielkiego potwora. Okej. Okay. Czy będzie szybciej strzelał? Nie wygląda. Ale zobaczymy. Tak naprawdę możemy to minimalnie przyspieszyć. Zobaczcie, jakie tutaj jeszcze pieniążki dostajemy w międzyczasie. No, tutaj za dużo nie jest w stanie robić. Coś tam strzela, ale myślę, że powinienem go tu bardziej postawić. Wtedy miałby zasięg większy. To jest może dobra inwestycja, więc spowolnijmy sobie, pyk, postawmy sobie go tutaj, żeby miał zasięg prawie na wszystko, o tak. Ulepszymy go na łom i teraz zbieramy pieniążki. Lecimy sobie z tym wszystkim, zaraz będą wracać, więc będzie mógł je wszystkie pozestrzeliwać. I zaraz robimy mu kolejny upgrade, żeby był w stanie się oczywiście utrzymywać sam. Super shots, czyli super pociski od Toma i Jerry'ego. Niech będzie. No wydaje mi się, że troszkę szybciej strzela. Może to jest moje tylko wrażenie, szczerze mówiąc, ale jak leci dużo balonów naraz, to nie jest w stanie sobie poradzić. To jest taka rzecz, która mnie na pewno strzela. Spróbujmy sobie zrobić jeszcze jeden zrzut i spróbujmy zrobić od razu targowisko, żeby tu oczywiście pieniądze same się generowały. Pyk, 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 pyk. Dobra, zbieramy kolejne pieniądze na kolejną farmę. Bardzo ładnie. Musimy zacząć to jakoś rozbudowywać, bo inaczej to nigdy się nie dorobimy. 800 potrzebujemy. Oj. Tutaj ewidentnie nie jest w stanie sobie w ogóle poradzić. Trzeba mu kolejny upgrade zrobić, który kosztuje 3300. To dużo. Dobrze. Lecimy z tym. Lecimy z tym tematem. 3300. Czy jestem w stanie mu tyle zaoferować? To jest moje pytanie. No to rozwali jeszcze. 3300. Dobra, jesteśmy w stanie to zrobić. Szybkie magazynki. Przyspiesza ładowanie. No... Czuć, że strzela szybciej. Czy strzela jakoś wybitnie szybko? No nie. Czy on strzela też? Nie, wydawało mi się chyba, że strzelał też w kolejne. Dobra, robimy to w takim razie. 270. Tutaj kolejne banany. 3000 potrzebujemy uzbierać, żeby cokolwiek zrobić. Na razie idzie mu nieźle. Mamy drugie targowisko, to jest na pewno plus. Ja też widzę, że bananów czasami nie zbieram, też jestem największym geniuszem, jeśli chodzi o to. No, no, był w stanie sobie poradzić. Lepiej albo gorzej, ale był w stanie sobie poradzić. Dobra, to potrzebujemy ulepszenie na 800. Znowu na 200, na 200. I zbieramy sobie dalej. No, to już niektóre są w stanie... Chociaż w takich sporych odległościach były, więc był w stanie cokolwiek zrobić. Dobra, lecimy z kolejnymi farmami. Teraz potrzebujemy 6400. Myślę, że jeszcze jedna farma i będziemy w stanie go zaupgrade'ować. Tak naprawdę za to wszystko. On chyba widział zakamuflowane, bo nie widzę, żeby jakaś przeleciała. Dobra, jeszcze jeden... Jeszcze jedno targowisko i możemy zbierać te 6000, które jest potrzebne, bo... Czy on jest w stanie to w ogóle zrobić? Wydaje mi się, że... Nie ma za bardzo jak. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo jak totalnie. Dobra, mamy tego. Present for you, czyli prezent dla ciebie. Jezu, jaki długi opis! Joker dobiega w stronę przeciwnika, zatrzymuje się w ostatniej sekundzie, daje swojemu przeciwnikowi zawinięty w papierek kartonik, który zawiera grę, w sensie konsolę z grą. I teraz odbiega szybko, kiedy tamten jest, jakby jego uwaga jest odwrócona pod grania na tym Game Boyu, co jakby tam nazwać, na tym prezencie. Wtedy Joker wyciąga pilota z przyciskiem, żeby gra wybuchła. A chwila, to nie to. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy, jak mu w takim razie idzie z tym. No rzuca coś raz na jakiś czas, taką kartę.
Czy nie? To rzuca tym Game Boy. A, tym Game Boyem rzuca. Dobra, no jak jest ich tutaj tak wiele, no to jest w stanie coś tam zrobić, nie? Ale czy to jest dalej najlepsze ulepszenie? No nie. Dobra, to jest Extra Joker Venom, czyli taka powiedzmy trutka, super trutka Jokera. Zwiększa wszystkie jego możliwości. No zobaczmy, zobaczmy jak to wyjdzie. Fajne jest to, że w ołowiane jest w stanie strzelać. Szkoda, że tutaj na dystans nie jest w stanie tymi kartami jakoś działać. I gra się wywaliła. Dobra, nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu gra się wywaliła. Więc spróbujmy to przyspieszyć. Okej, czyli przeszliśmy kolejną rundę, niech będzie. Zbieramy sobie kolejne pieniądze na upgrade'y. Potrzebujemy tak naprawdę 16 tysięcy, żeby go zaupgrade'ować. Co widzę, że nie będzie takim banalnym rozwiązaniem, bo on jest za mocny. Dobra, musimy spowolnić. Musimy go... jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze kilka wybuchów. Mhm, jeszcze coś tam, dobra. A tego, w tym nie jest w stanie nic zrobić nawet. Dobra, robimy kolejny, teraz był w stanie. Dobra, czyli teraz ma wszystkie możliwe możliwości. No, teraz strzela w miarę szybko. Spróbujmy go dać na razy 3. Zobaczmy, czy jak więcej balonów poleci na raz, to czy będzie ciężej. To też ma na hita. To też ma na hita. Okej, ale zaczynają się przebijać powoli. No, teraz zaczyna robić jakieś takie w miarę sensowne. Ojojojo, jak już lecą różowe, to już nie jest w stanie aż tak z nimi wyrobić. Ale zakamuflowane widzi. I rzuca też kartami, ale rzuca kartami tylko na mały dystans. Ale karty robią duże wybuchy. Co daje mu duże możliwości. Okej. Zobaczmy jak to dalej pójdzie. Ołowiane. Ołowiane też łatwo. No, paskowane też. Dobra, czy jak teraz... Nie, teraz też nie ma problemu. Nie wiem na jaki dystans on ma rzucać. W sensie jak mam rozumieć jaki dystans jest tutaj rzucany. No jest od groma. Dalej jest od groma. Wow. Okej. Radzi sobie naprawdę nieźle, muszę przyznać. Runda 45. A ja mogę w międzyczasie sobie te rynki główne upgrade'ować, jeśli będę potrzebował. No na razie największy problem sprawiają mu różowe, które mogą być czasami... W sensie lecą zbyt szybko. Dobra. Ceramiczne zero problemu. Zakamuflowane zero problemu. Magiczne zero problemu. O! Dużo zielonych z ceramicznymi pod rząd i tu już zaczynają się pojawiać problemy. Co prawda jest w stanie rozwalać tam w miarę tego, ale zaraz zacznie się to zapychać właśnie. Ale wybuchy robią swoje. Wybuchy działają... Nie no, był w stanie to przejść. Jestem w szoku tak naprawdę. No dobra. Bardzo ładnie mu to poszło. Czy on Moaba zdjął na hita? Czy mi się wydawało? Leci Moab. Okej. W takim razie nie za bardzo się przejmuję moabami w chwili obecnej. Ceramicznymi też się nie przejmuję. Robimy małpi Wall Street, żeby się zbierały pieniądze jakby co. No idzie to mu. Idzie mu to. Bardzo ładnie mu to idzie. Wow, nie spodziewałem się szczerze mówiąc. To strzelanie. Wydaje mi się, że te wybuchy robią lepszą robotę. O, jak rzuci tą kartą, to... To robi zdecydowanie więcej. Zresztą, no nie kartą, tym Game Boy. Boom, o. Dziękujemy. Boom. I rozwalony Moab. Kolejny rozwalony. No teraz się tego dużo tutaj robi, ale to tylko z jednej strony, bo jak tylko wracają, to zostają od razu zestrzelone, więc... Nie tak łatwo. Mogę jeszcze spróbować zrobić drugiego Jokera gdzieś tutaj na przykład, który byłby w stanie też coś strzelać. Proszę bardzo, ale tylko niestety na ten upgrade. I on nie jest już aż taki potężny. On jest dosyć silny, ale nie aż tak potężny, jakby mógł być. Dobra, sprawdźmy, czy są w stanie sobie we dwójkę poradzić do przejścia 80 rundy. Bo na razie to wydaje mi się, że na spokojnie. Zobaczymy też, bo 70, zaraz jest już 70. O! Nie, za szybko strzela. On jest takim trochę lepszym snajperem. O, tak bym go idealnie określił, jeśli chodzi o to. 74. 75. No ten tu nie robi prawie nic, ale ten, chociaż nie, ten zrobił już 30-40 tysięcy. Ładnie, a no on może tą kartą rzucać szybciej, żeby wybuchała, więc to też w sumie jakaś racja. Dobra, 79. Oj, tu się bardzo dużo dzieje. Czy będzie w stanie wyrobić? No te wybuchy go strasznie ratują i one, przez to, że te ścieżki są obok siebie, to te wybuchy jeszcze bardzo tutaj działają na to. No, Moaby nie są w stanie nic, ulepszone to samo, nie są w stanie za bardzo nic zrobić. Dobra, leci ten. Leci zielony. No, jak tylko wyleciał, to od razu.
Nie, to jest masakra, masakra. Nie jest aż tak potężny, jak niektóre z tych, w sensie na jak wiele z tych małpek, które już graliśmy, te co ostatnio mieliśmy okazję testować, ale ten też jest całkiem potężny, szczerze mówiąc. Też jest całkiem mocarny. Co prawda nie wiem, czy ma akurat z pistoletem, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jakbym zrobił Jokera, ale myślę, że nie robią go jako strzelca. Ale no ciekawa opcja, szczerze mówiąc. Co prawda szkoda, że większość z tych małpek niestety posiada tylko jedną i wyłącznie jedną ścieżkę, którą może iść. I to jest troszeczkę takie średnie, bym powiedział, no ale no co poradzić, nic na to nie poradzimy. W każdym razie, jak widzicie, jest tutaj ta małpka, można to oczywiście zrobić. Można nią zagrać bez żadnego problemu. Ja jeszcze w sumie teraz sobie przypomniałem, że powinienem wam pokazać jedną rzecz tak naprawdę. Albo to, że grę wyrzuci. A konkretnie moda, który nazywa się Joker, jest oczywiście od 1330 Studios. Więc jeśli chcecie sobie pobrać, to śmiało możecie to oczywiście zrobić tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie, również jeśli chcecie kupić grę, to link do NB jest w opisie. A póki co dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!